Partnerem programu jest Miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa. Sponsorem programu jest Castorama. Miło Was widzieć na winobraniu. Sponsorem audycji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Operator programu Czyste Powietrze. Winogranie. Winobranie, czyli mnóstwo pokus konsumenckich, nazwijmy to, jak konsumować, by nie przesadzić i nie zrujnować swojego zdrowia. Między innymi o tym teraz w naszej rozmowie z dr Justyną Korycką-Korwek, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pani doktor wybaczy, że się jeszcze posiłkuję ściągą. Pod koniec roku akademickiego będę już to recytował z głowy. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. No i teraz to pytanie, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie, a więc jak się tu odnaleźć i zasmakować, ale nie przesadzić? No ja mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy odwiedzają Zieloną Górę podczas winobrania, przyjechali tu przede wszystkim dobrze się bawić. Ale żeby dobrze się bawić, to musimy się dobrze najeść, przede wszystkim zjeść, tak żeby mieć siłę się dobrze bawić, żeby wysłuchać tych koncertów, które zostały tutaj zaplanowane. No i oczywiście no, korzystają Państwo wszyscy z dobroci miasteczka winiarskiego także. No i tutaj dochodzimy do tego chyba kulminacyjnego albo najważniejszego punktu z punktu widzenia wielu uczestników winobrania. Czy nam ten trunek oczywiście w rozsądnych ilościach szkodzi, czy ma też właściwości, które absolutnie nam nie szkodzą? I to jest też zawsze to pytanie do eksperta, które pada i chciałoby się pomilczeć. Szanowni Państwo, proszę pamiętać o tym, że wino jest napojem alkoholowym i w tym dietetycznym świecie, zarówno Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, jakże i centrum, które za chwilę otwieramy, Lubuski Ośrodek Dietoterapii, stoi jednak na straży tego, że alkohol nam szkodzi. Nie ma danych naukowych wskazujących, że alkohol jakkolwiek pozytywnie wpływa na zdrowie człowieka. Nie ma takiego doniesienia naukowego, ale oczywiście, jeżeli chodzi o wino, no to trzeba powiedzieć, że jest nawet taka nauka, a w zasadzie forma terapii, którą nazywamy enoterapią, czyli leczeniem winem, a w zasadzie leczeniem związkami, które w tym winie, szczególnie czerwonym, się znajdują. Między innymi resweratrol, który ma nawet silne działanie przeciwnowotworowe. Już nie mówię, że przeciwutleniające i pozwala nam zachować zdrowie i młodość. To w takim razie, skoro odstawiamy alkohol, to co wybrać na takim winobraniu? Czy pojawiają się tu jakieś takie posiłki, składniki, które zaszkodzą nam w małej ilości? Ja oczywiście tak po cichu, z miłości do regionu, w którym się wychowałam, po cichu i przez zęby jednak zachęcam do spróbowania lokalnych specjałów. Natomiast oczywiście wśród lokalnych specjałów znajdziemy także jedzenie. I jak tak sobie tędy szłam przez cały deptak, widziałam zarówno wyroby mleczne, sery różnego rodzaju, które pochodzą tutaj od lokalnych przedsiębiorców, z lokalnych serowarni. Widziałam mięso, które warto spróbować, wędliny lokalne. Są świetne. Osobiście uważam, że jedne z lepszych w Polsce, jak nie najlepsze, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. No i szanowni Państwo, oprócz tego wiele innych produktów regionalnych, które no, warto spróbować, kiedy się jest w tym regionie. Dlaczego? Dlatego, że taką jedną z zasad prawidłowego żywienia i odżywiania jest regionalizacja żywienia. Najlepiej wybrać produkty, które mają po prostu, że tak to nazwę kolokwialnie, blisko. Tam, gdzie możemy je kupić i tam, gdzie okres ich przechowywania czy okres ich transportu jest po prostu relatywnie krótki. Moglibyśmy nawet zacząć tutaj mówić o skracaniu śladu węglowego, to dzisiaj też takie bardzo popularne i modne, ale tak zupełnie poważnie chodzi głównie o to, że ten produkt jest na pewno świeży, bo nie musiał przebyć bardzo długiej drogi, jest na pewno dojrzały, jeżeli są to warzywa i owoce, bo nie musiały być zerwane przed tym okresem dojrzałości, żeby przebyć transport bardzo długi często. Jeżeli chodzi o wędliny, no to tu mamy pewność, że przed chwilą zostały wyprodukowane, więc ich okres przydatności jest relatywnie dłuższy. Czyli nie tylko regionalnie, ale sezonowo także. Zdecydowanie, sezonowo także. Korzystajmy z kuchni sezonowej. No tu przy okazji święta, oprócz lokalnych wystawców, możemy spróbować kuchni z całego kraju w zasadzie, bo odwiedzają nas przedsiębiorcy, którzy chcą się tutaj także pokazać i zaprezentować. To bardzo duże święto z ogromną tradycją i z
długą tradycją, w związku z czym tutaj warto po prostu się przedstawić, pokazać i zareklamować. I myślę sobie, że wśród tych producentów jest bardzo dużo producentów, którzy oferują nam świetną kuchnię. Nie mówię o tych grzeszkach, które także się pojawiają, ale grzeszki są po to, żeby czasami je po prostu popełniać. Zróbmy to tylko po prostu z umiarem. Nie zjadajmy wszystkiego jak z wigilijnego stołu 12 budek, więc 12 potraw. Tylko mierzmy siły na zamiary i wszystkiego ciut, ciut. Łapię ślinę, bo bez obiadu jestem, nawet słuchając, ale my tak lubimy sobie trochę w mediach pogeneralizować. Pytaliśmy panią socjolog, jacy jesteśmy jako zielonogórzanie, a panią doktor Justynę Korycką-Korwek zapytamy, jak my jemy jako społeczeństwo, jako zielonogórzanie. Jeżeli chodzi o zielonogórzan, myślę, że jemy świadomie. My tutaj mamy bardzo mocno rozbudowaną taką kuchnię regionalną. My się identyfikujemy z naszym produktem regionalnym, przede wszystkim z serami, wędlinami i właśnie winami, które są w tym czasie najsilniej prezentowane po prostu. Ale faktycznie nawet jak zapytamy kogoś z zewnątrz, czym Zielona Góra stoi, to odpowiadają bardzo często mieszkańcy innych województw, że to jest właśnie takie żywienie od zwierzęce, czyli sery i wędliny, no i oczywiście wino, więc my potrafimy rozpoznać prawidłowo skonstruowaną, zrobioną o dobrej recepturze wędlinę. My potrafimy też robić i wybierać bardzo dobre wino. Czyli jesteśmy tego świadomi? Jesteśmy tego świadomi, coraz bardziej. Myślę, że już trochę rośniemy od małego dziecka, od przedszkola, szkoły podstawowej w atmosferze takiej regionalizacji. Coraz więcej przedsiębiorców mamy, takich bardzo małych, lokalnych. Zresztą wszyscy wiemy, że jakość naszych produktów, no jednak te małe przedsiębiorstwa wyznaczają, nie duże koncerny z dużą, że tak to kolokwialnie nazwę, kasą na reklamę. Tylko właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy trochę walczą o byt na rynku. I dzięki nim my mamy tutaj w regionie do czynienia z genialną kuchnią. I myślę, że warto z niej korzystać. Powiedzmy słówko, no można powiedzieć, najnowszym dziecku Uniwersytetu Zielonogórskiego, a więc o Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. Jeszcze uszczegółowiając to do Lubuskiego Ośrodka Dietoterapii, cóż to jest za miejsce, cóż to jest za przestrzeń, czy ona będzie służyć nie tylko ludziom nauki, ale także zwykłym lubuszanom, zielonogórzanom. Oczywiście, że będzie służyć właśnie po to, żeby edukować tych, którzy jeszcze nie wiedzą w regionie, jak prawidłowo się żywić, żebym mogła za te kilka lat powiedzieć, że 100% zielonogórzan wie, jak świetnie się odżywiać, jak dobrze się odżywiać, jak robić to prawidłowo, zgodnie z wytycznymi. Faktycznie Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych jako jedna z trzech spółek celowych Uniwersytetu Zielonogórskiego obok Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie, ale i Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, to parki, które zaangażowane są w innowacje w regionie. Lubuski Ośrodek Innowacji przede wszystkim w tą innowację żywnościową i żywieniową. I ta odnoga, którą 16 września, w przyszły poniedziałek, Szanowni Państwo, uruchamiamy, to Lubuski Ośrodek Dietoterapii, leczenia dietą chorób, przede wszystkim tych dietozależnych. Chcielibyśmy, żeby osoby, które dzisiaj cierpią na choroby dietozależne, a to jest kilkanaście milionów ludzi na całym świecie, żeby zrozumiały, że w diecie siła, że niekoniecznie w farmakoterapii, jeśli oczywiście nie jest to już tak zaawansowana choroba, jeśli mamy początki choroby, to bardzo często da się ją wyleczyć, a przynajmniej wyciszyć albo zmniejszyć skutki i objawy dietą. Na czym będzie polegało to leczenie właśnie dietą? Czy to będą jakieś nowe sposoby, czy takie, które gdzieś tam już funkcjonują, a niekoniecznie o nich wiemy? Chcielibyśmy zaopiekować się naszym pacjentem tak bardzo mocno. Chcielibyśmy być skomunikowani z nim na 100%. Trochę jak taki duch wyskakujący z każdego miejsca, które otworzymy. Z torebki, z lodówki. Z lodówki najbardziej chyba. Z lodówki najbardziej. Tam, gdzie nie zajrzymy, tam chcielibyśmy, żeby Lubuski Ośrodek Dietoterapii stał na straży wyboru dokonywanego. Chcielibyśmy, żeby pacjent nas przede wszystkim rozumiał, więc przez cały proces trwania terapii chcielibyśmy edukować naszego pacjenta, tak żeby potem umiał sam dokonać wyborów. Przede wszystkim chcielibyśmy z naszym pacjentem być tak długo, jak wypracowywane są prawidłowe nawyki, a mówi się, że to jest około 3 tygodni, więc tak długo chcielibyśmy prowadzić na pewno z pacjentem wspólne działania prowadzące do zmiany sposobu odżywiania, bo my nie chcielibyśmy czasowo współpracować z pacjentem, chcielibyśmy, żeby każdy nasz pacjent pozostawał już do końca życia takim trochę
anonimowym pacjentem Lubuskiego Ośrodka Dietoterapii, dlatego że to jest zmiana nawyków na resztę życia, nie chwilowy proces zmieszczenia się w garnitur czy sukienkę, tylko absolutnie to jest proces, który ma zmienić nawyki żywieniowe na resztę życia. I dlatego ta edukacja będzie nam najbardziej przyświecała, ale oczywiście zgodnie z podejściem dietetycznym, analiza składu i masy ciała, pomoc w konstruowaniu jadłospisów, recepturach, a nawet współpraca z cateringiem dietetycznym, tak żeby pomóc ludziom, którzy nie gotują. To taki stały monitoring będzie potem tej osoby przez jakiś okres czasu, taki standardowy proces od pierwszej wizyty do jakiegoś tam sukcesu, to ile on może trwać? No, chcielibyśmy, żeby trwał minimum 8 tygodni. Takie jest założenie programu, jeśli chodzi o ten proces dietoterapeutyczny. Ale potem chcielibyśmy mieć pacjenta jeszcze przez kolejne kilka miesięcy pod nadzorem, żeby sprawdzić, czy radzi sobie z procesem dietetycznym. Żeby czy ta zmiana nawyków nie przynosi jakiegoś dyskomfortu, bo żywienie przede wszystkim powinno nas cieszyć. Więc chcielibyśmy, żeby nasi pacjenci, jeśli już wyjdą raz ze strefy komfortu, żeby potem komfortowo poczuli się w miejscu, w którym się po prostu znaleźli. No a tak z drugiej strony, czy taka kontrola nie przytłoczy takiego pacjenta, że on się zniechęci do tego, że ktoś tu stoi i mi szepcze cały czas, co ja mam robić, a ja chcę, ale nie chcę? No, dlatego też wyznaczyliśmy sobie pewne etapy, w których się badamy, mierzymy, sprawdzamy, tak żeby osoby, które nam od razu zadeklarują podczas rozmowy i wywiadu żywieniowego, bo od tego zaczynać będziemy, że nie potrzebują wsparcia, że dadzą sobie radę i że chcą nam udowodnić, że po na przykład 3-tygodniowym okresie diety przyjdą i staną na wysokości zadania. Tak, żeby właśnie nie spowodować tego dyskomfortu, że jest nas za często, za dużo, że wyskakujemy już właściwie ze wszystkiego, co się da. Więc najpierw rozmowa z pacjentem i taka analiza tego, co ktoś potrzebuje, bo jak będą pacjenci, którzy będą chcieli być trzymani za rękę, to my za tą rękę trzymać będziemy. Jeśli natomiast będą pacjenci, którzy raz w tygodniu potrzebują tylko słowa wsparcia i coachingu, to też będziemy. Też dacie radę. A czy te, nazwijmy to w cudzysłowie, przypadki dla Was naukowców, to też jest jakiś taki, no, budowanie materiału badawczego na jakąś dalszą perspektywę? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że każdy z naukowców pracujących w zakresie dietetyki czy dietoterapii, no jednak wszyscy my szukamy takiego złotego środka, rozwiązania dla wszystkich takiego, żeby sprawdzało się w każdej możliwej sytuacji. No to nie jest możliwe może dla wszystkich, ale być może da się wypracować jakiś schemat, który będzie wygodny i który będzie można dowolnie modyfikować w zależności od grupy pacjentów, na którą trafimy. My chcielibyśmy żywić całe rodziny, chcielibyśmy dietoterapeutyzować całe rodziny. Nie tylko jedną osobę w rodzinie, co często stanowi problem dietetyczny, tylko tak, żeby żywienie czy nauka tego żywienia była dedykowana całej rodzinie, w której ten pacjent się znajduje, w której żyje. Tak, żeby też nie czuł się odosobniony i żeby nie musiał rezygnować z rodzinnych wydarzeń, nawet takich jak to dzisiejsze winobranie. Czyli taki ośrodek, jak rozumiem, jest też dedykowany osobom w różnym wieku. O dzieciach też możemy powiedzieć, tak? Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że Lubuski Ośrodek Innowacji chciałby też rozpocząć z początkiem października audyty żywieniowe w szkołach, tak żeby zobaczyć, w jaki sposób żywione są, no, nasze dzieci i żeby uświadamiać rodziców, gdzie kończy się prawidłowe żywienie, a zaczynają błędy, bo one często zaczynają się w środowisku domowym. Bardzo często niedopilnowane są te nawyki żywieniowe, nie dlatego, że my nie wiemy, tylko dlatego, że dziecko potrafi wiele rzeczy ukryć. I często na takich audytach żywieniowych, w kontakcie bliskim z takim uczniem, wychodzą błędy, które on popełnia i do których przyznaje się po prostu w osobistej, prywatnej rozmowie. Nie zawsze rodzicom, nie zawsze opiekunom. Chcielibyśmy to także rodzicom i opiekunom uświadamiać. Czyli jak mam teraz 10 minut przerwy przed kolejnym wejściem, to nie po batonika do sklepu? No, jeśli upłynęły 3 godziny od poprzedniego jedzenia, to jak najbardziej. A ty bez obiadu jesteś. A ja bez obiadu jestem. Ależ pięknie się zrobiło teraz, jeżeli chodzi o puentę naszej rozmowy, i smacznie. A o to wszystko dbała dr Justyna Korycka-Korwek, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. Bardzo za to spotkanie. Winogranie. Sponsorem audycji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, operator programu Czyste Powietrze. Sponsorem programu była Castorama.
Miło Was widzieć na winobraniu. Partnerem programu było Miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa.